Dobry wieczór Państwu. W imieniu Małopolskiego Centrum Kultury Sokół jest mi niezmiernie miło przywitać Państwa w taki specjalny wieczór, kiedy każdego roku zaczynają kolorami mielić się liście, a na naszej scenie mamy całą paletę muzycznych barw, bo właśnie w ten wieczór przyznajemy nagrody, wręczamy nagrody przyznane wcześniej przez jurorów. I w tym roku będą to nagrody 42. już festiwalu Echo Trombity. Czynimy to w cyklu My Małopolanie, bo ruch orkiestr dętych, jak niewiele innych, jest niezwykle charakterystyczny i bardzo liczny w Małopolsce. Jeśli pomyśleć, że kilkadziesiąt osób liczy każda orkiestra, to bezpośrednio jako muzycy w orkiestrach jest kilka tysięcy ludzi w Małopolsce, może kilkanaście, a kilkadziesiąt tysięcy jest związanych rodzinnie poprzez grupy przyjaciół i znajomych. I obecność pani wiceprzewodniczącej Komisji Kultury Marty Mordarskiej, która w imieniu Marszałka Województwa Małopolskiego jest dzisiaj z nami, świadczy o tym, że Małopolska to docenia. Witamy serdecznie. Jest z nami też pani Magdalena Majka, zastępca prezydenta miasta Nowego Sącza. Witamy także pana Edwarda Ciągło, członka zarządu powiatu nowosądeckiego, który reprezentuje starostę Marka Kwiatkowskiego. Jest z nami też przewodniczący Komisji Kultury Rady Miasta Nowego Sącza, pan Leszek Zegsta. Witamy serdecznie pana Leszka Zabiegałę, sekretarza gminy Drwina, który reprezentuje, który reprezentuje wójta tej gminy, a także współorganizatorów eliminacji powiatowych, pana Zdzisława Pajora, dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Laskowej, pana Krzysztofa Ziaje, dyrektora Gminnego Centrum Kultury w Polance Wielkiej. Jest z nami nasza gospodyni, pełniąca obowiązki dyrektora Małopolskiego Centrum Kultury Sokół, pani Liliana Olech. Witam serdecznie. A te 42 lata historii Echa Trombity to jest historia Antoniego Malczaka. Panie dyrektorze, witamy. Bardzo jest mi miło też przywitać wszystkich laureatów i finalistów Echa Trombity 42. Uczestników i prowadzących metodyczne warsztaty kapelmistrzowskie realizowane od 28 do 29 września i prowadzących majora Dariusza Belinę, doktora Waldemara Gronia, kapitana Stefana Żuka i podpułkownika doktora habilitowanego Stanisława Strączka, którzy byli również jurorami naszego festiwalu. Witam serdecznie. Uczestniczą w naszym koncercie również 34 osoby, to muzycy i kapelmistrzowie z województw małopolskiego, podkarpackiego, śląskiego i łódzkiego. Są też z nami uczestnicy i laureaci konkursu fotograficznego, który tu na tej scenie w przerwie się rozstrzygnie. Witam serdecznie wszystkich, którzy chcieli poświęcić sobotnie popołudnie, żeby poznać laureatów Echa Trombity i posłuchać miłej, sympatycznej muzyki, którą wykona dwie orkiestry wyróżnione właśnie udziałem w tym koncercie przez naszych jurorów. Witam Państwa pięknie. A teraz już oddajemy tę scenę muzyce orkiestry dętej z Grobli, która powstała w 1935 roku z inicjatywy Ochotniczej Straży Pożarnej w Grobli. Od 46 lat prowadzi ją Jerzy Ciaćko. W repertuarze orkiestry znajdują się muzyka rozrywkowa, klasyczna, filmowa, hymny, pieśni religijne oraz marsze.
Zespół występuje bardzo często, bo około 45 razy w roku, koncertując również za granicą, m.in. na Słowacji, w Czechach, Niemczech, Włoszech oraz Bułgarii. Do najważniejszych osiągnięć należą w 2019 roku pierwsze miejsce na Wiśnickiej Paradzie Orkiestr Dętych, trzecie miejsce na Festiwalu Orkiestr Dętych w Więcławicach oraz sukces w finale 42. Festiwalu Echo Trąbity w Nowym Sączu. Jak mówiłam, orkiestrą dyryguje pan Jerzy Dziadko, który jest muzykiem, nauczycielem. W 1960 roku zaczęła się jego przygoda z orkiestrami dętymi, kiedy został trębaczem orkiestry dętej Grobla, w której w 1973 roku objął rolę kapelmistrza i instruktora. Swoje kwalifikacje muzyczne podnosił na 3-letnim kursie dyrygentów i kapelmistrzów orkiestr dętych oraz na 2-letnim seminarium muzycznym w Krakowie. Ponadto doskonalił swoje umiejętności na corocznych warsztatach dla kapelmistrzów i tamburmajorów w MCK Sokół w Nowym Sączu. Prowadził również orkiestrę w Okulicach oraz reprezentacyjną orkiestrę miejską w Niewołomicach. Za swoją pracę został uhonorowany m.in. złotą odznaką z laurem oraz odznaką zasłużony dla kultury polskiej. Szanowni Państwo, Waszym oczom ukazują się piękni muzycy, piękni młodzi ludzie grający w tej wspaniałej orkiestrze dętej, uhonorowanej nagrodą, jaką to się wszystko okaże, podczas 42. Festiwalu Orkiestr Dętych Echo Trąbity, a ten koncert to będzie prawdziwa góralska przygoda. I taki tytuł nosi również pierwszy utwór, który wykona nasza orkiestra. Thank you.
Szanowni Państwo, teraz razem z muzykami orkiestry Dentej Grobla poświęcimy chwilę Ennio Morricone. Jego muzyczna kariera trwa już ponad 60 lat, zważywszy na to, że zaczął komponować, kiedy miał lat zaledwie 6, na jego pierwsze sukcesy nie trzeba było długo czekać. W ogóle bardzo wiele rzeczy ważnych dla niego rozegrało się już w dzieciństwie. Jego ojciec grał na trąbce, Ennio też zapragnął uczyć się gry na tym instrumencie i od tego zaczynał. Ale także w szkole podstawowej poznał człowieka, dzięki któremu zasłynął jako twórca muzyki filmowej. Sergio Leone, twórcą między innymi słynnych spaghetti westernów, poznali się właśnie w rzymskiej podstawówce. W konserwatorium Ennio studiował w klasie trąbki, oczywiście orkiestracji i kompozycji i jest autorem bardzo licznych piosenek, ale przede wszystkim znany jest jako autor muzyki filmowej. No ponad 500 filmów, 40 z jego soundtracków uzyskało najwyższe nagrody. W 2016 roku za muzykę do Nienawistnej ósemki otrzymał Oscara, a płyty z jego muzyką sprzedały się w 70 milionach egzemplarzy. Chciałoby się mieć choć jednego dolara udziału w tej sprzedaży. Ale będziemy mieli teraz udział w podziwianiu muzyki Ennio Morricone, którą wykona nasza orkiestra. Thank you.
orkiestra Dęba Grobla pod warzutą Jerzego Ciacki. Mili Państwo, orkiestra chce wspominać dzisiaj różne wielkie, ważne postaci w historii muzyki i w ogóle w historii ludzkości. Teraz pora na Leonarda Cohena. Nie wiem, czy Państwo wiedzą, że jest to swoista polsko-litewska unia genów. Otóż mały Leoś w 1934 roku uczynił wielką radość swojej mamie z pochodzenia Litwince i tacie z pochodzenia Polakowi, kiedy urodził się w tej ubogiej wtedy rodzinie. Miał od dzieciństwa pociąg do sztuk niepraktycznych, z których nie można żyć, na przykład do poezji. Sam powiedział, że zaczął śpiewać, ponieważ z poezji wyżyć się nie da. To dalej jest prawda. Nadzwyczajną popularność zyskał w Polsce, może właśnie dlatego, że jego teksty tak genetycznie trochę były dla nas swojskie, ale też zapewne z powodu działalności Macieja Zębatego, który doskonale je tłumaczył i pięknie wykonywał. Kiedy w 1985 roku Leonard Cohen przyjechał na tournée po Polsce, wypełnił co do jednego miejsca największe hale koncertowe w naszym kraju, ale także spotkał się z Lechem Wałęsą i wygłaszał liczne prosolidarnościowe apele, za co później Polskie Radio i Telewizja przez wiele miesięcy nie odtwarzały jego piosenek. Tę piosenkę, którą za chwilę usłyszymy w wykonaniu wokalnym Julii Siudak, napisał zanim w Polsce stało się popularne hasło Alleluja i do przodu. Od tej pory jest ona bardzo, bardzo często, chyba najczęściej z piosenek Cohena wykonywana i coverowana. I oprócz swojej cudownej melodii, która łączy walca i gospel, jej największym atutem jest tekst. Tekst, który odwołuje się do Boga w chaosie poszukiwań, w chaosie pomiędzy lękiem, emocjami, pragnieniami ludzkimi, które tylko odwołanie do bóstwa może złagodzić i uporządkować. I mamy w tym tekście i króla Dawida, i Samsona, i słabego człowieka, który próbuje jakoś się odnaleźć, wołając jednak Alleluja.
wyśpiewała Julia, jest w każdym słowie światła błysk. Każdy ma takie swoje słowo, które budzi w nim tę iskrę. Dla pewnych ludzi takim słowem jest nieznane, które normalnie budzi w nas lęk, ale nie wśród odkrywców. I właśnie takim największym odkrywcą poświęcona jest kompozycja, którą usłyszymy za chwilę, Podróż na krańce świata. To jest utwór poświęcony Kolumbowi, Magellanowi, Cabotowi, Verrazzano. I ta ekspresja i majestat, które za chwilę usłyszycie w wykonaniu orkiestry Dente i Grobla, mają oddać te uczucia, które z jednej strony są pytaniem, co na tych krańcach świata, a z drugiej nieustającym oczekiwaniem, kiedy już dotrze się w to miejsce, którego jeszcze nikt nie odkrył. Orkiestra Dente i Grobla i Jerzy Ciaćko. Thank you.
Orkiestra Delta Grobra zabrała nas na krańce świata, a teraz musimy stamtąd powrócić do naszego pięknego kraju. Na zakończenie koncertu orkiestra wykona Marsza pod Sztandarem Pokoju z muzyką Feliksa Nowowiejskiego, ale przedtem zabrzmi pewien przebój, jeden z największych przebojów Krystyny Prońko, Jesteś lekiem na całe zło. To taka opowieść o mężczyźnie, który nawet w najtrudniejszych, najcięższych czasach umie swoją kobietę rozśmieszyć i pocieszyć. Ale dlaczego w tej piosence pojawiają się słowa: mówisz, że nikogo się nie boisz, że jak przyjdą do nas, to ich zjesz? Data powstania piosenki, 1982 rok, wiele tutaj wyjaśnia. Po stanie wojennym, jak mówi Bogdan Olewicz, autor tekstu, cała relacja ja, świat zewnętrzny obróciła się do wnętrz mieszkań, do nas samych. I o tym właśnie jest ta piosenka. Ale najważniejsze, ciągle aktualne i ciągle przez nas oczekiwane jest mieć kogoś, kto jest lekiem na całe zło i nadzieją na przyszły rok. Jesteś gwiazdą w ciemności, mistrzem świata w radości. Tak zaśpiewa Katarzyna Talaga.
Mili Państwo, i tak orkiestra marszowym rytmem wprowadziła nas w ten moment, kiedy będziemy poznawać kolejno wszystkich wyróżnionych i nagrodzonych w 42. konkursie i festiwalu Echo Trombity w Nowym Sączu. Ja teraz zapraszam bardzo serdecznie na scenę dwie panie, panią Martę Murdarską, wiceprzewodniczącą Komisji Kultury Województwa Małopolskiego i panią Lilianę Olech, dyrektora Małopolskiego Centrum Kultury Sokół, z prośbą o to, aby zechciały wręczać pamiątkowe dyplomy i nagrody nagrodzonym i wyróżnionym orkiestrom. Zapraszam serdecznie. Będę też zapraszać orkiestry i wyróżnionych ich przedstawicieli grupami tutaj na scenę. Bardzo proszę śmiało, sprawnie przychodzić do nas i cała grupa jest proszona o pozostanie na scenę, bo po każdej grupie orkiestr będziemy wykonywać pamiątkowe zdjęcie. Mam nadzieję, że będzie ono dla Państwa miłą pamiątką kiedyś po latach, kiedy będziecie Państwo wspominać ten swój sukces. I tak, proszę Państwa, odczytam teraz protokół 42. Małopolskiego Festiwalu Orkiestr Dętych Echo Trombity 2019. Komisja w składzie: pułkownik Bolesław Szulia, przewodniczący, dr Waldemar Groń, podpułkownik Leszek Mieczkowski, podpułkownik dr habilitowany Stanisław Strączek, kapitan Stefan Żuk i sekretarz komisji Małgorzata Mikulska. Po wysłuchaniu w dniach 21 do 23 czerwca 33 orkiestr biorących udział w koncercie finałowym 42. Małopolskiego Festiwalu Orkiestr Dętych Echo Trombity, wyłonionych podczas eliminacji powiatowych przeprowadzonych w Ryglicach, Wysowej, Nowym Wiśniczu, Polance Wielkiej, Nowym Targu, Wieliczce, Laskowej i Naprawie, przyznała Grand Prix Festiwalu oraz następujące miejsca, wyróżnienia i nagrody specjalne. Grupa pierwsza: w grupie Orkiestr Ochotniczych Straży Pożarnych przyznano 5 równorzędnych wyróżnień drugiego stopnia. Zapraszam Państwa na scenę. Nagrody finansowe w wysokości po 900 zł dla każdej wyróżnionej orkiestry. Strażacka Orkiestra Dęta z Lipnicy Dolnej. Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej z Dobrej, Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej z Rożnowa, Stowarzyszenie Orkiestra Dęta przy OSP w Szczucinie i Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej z Krościenka nad Dunajcem. Zapraszam serdecznie przedstawicieli. Śmiało, śmiało. I prosimy pozostać z nami, tak? 3 równorzędne wyróżnienia pierwszego stopnia oraz nagrody finansowe w wysokości po 1100 zł otrzymują: Strażacka Orkiestra Dęta ze Starego Wiśnicza, Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej z Męciny i Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej z Ochotnicy Dolnej. Zapraszam Państwa. Dwa równorzędne trzecie miejsca oraz nagrody finansowe w wysokości po 1600 zł otrzymują Orkiestra Dęta Okulice i Strażacka Orkiestra Dęta Filipowice. Thank you.
Dwa równorzędne drugie miejsca oraz nagrody finansowe w wysokości po 2100 zł otrzymują Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej z Rzepiennika Strzyżewskiego oraz Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej z Polanki Wielkiej. Szanowni Państwo, za pierwsze miejsce w tej kategorii orkiestra, laureatka otrzyma Puchar Starosty Powiatu Nowosądeckiego Marka Kwiatkowskiego. Dlatego zapraszam teraz na scenę pana Edwarda Ciągło, który dzisiaj pana starostę reprezentuje. A pierwsze miejsce i rzeczony puchar oraz nagrodę finansową w wysokości 2600 zł otrzymuje Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej z Siemiechowa. I zarządu podziękuję organizatorom za ten 42 przegląd Orkiestr Dęty. Szczególnie my, działający w powiecie nowosądeckim, mamy na uwadze, że ostatnie lata, tak jak tych przemian, powodowały wycofywanie się jakby kultury, zamykanie domów kultury na wioskach. To te ochotnicze straże pożarne zostały taką ostoją kultury i krzewienia. Mogę tutaj przywołać na pamięć mojego kolegę, marszałka Leszka Zegzdę, że gdy byliśmy w sejmiku, też przy skromnym wtedy, jakże skromnym budżecie województwa małopolskiego, staraliśmy się, żeby te działania były wspierane przez samorząd. I szczególne tutaj takie podziękowanie w imieniu starosty i nas działających w terenie samorządowców składam na ręce dyrektora Antoniego Malczaka, ale to wspominam od tamtych lat, że różne były koleje losu, ale pan trwał. Tak samo pani dyrektor, teraz kontynuująca tą działalność pana dyrektora, zasługuje na podziękowanie. I wszystkim tutaj zgromadzonym jeszcze raz w imieniu starosty dziękuję za zainteresowanie, a zwycięzcom gratuluję i życzę najpierw pomyślności w życiu osobistym, bo jak w życiu osobistym każdy jest spełniony, to w życiu społecznym jeszcze bardziej. Pani Marto, myślę, że jako radna województwa będzie pukała do marszałka i nie tylko marszałka, i starostów z naszej pięknej ziemi małopolskiej, żeby te tradycje nie zanikły. Jeszcze raz wszystkim gratuluję, wszystkim uczestnikom startującym w tym przeglądzie, wszystkim należą się nagrody. No, budżet samorządów nie jest tak bardzo obszerny, ale zapewniam jeszcze raz w imieniu starosty i zarządu powiatu nowosądeckiego, że będziemy wspierać, tak jak dotychczas robiliśmy, i będziemy wspierać tą działalność. Dziękuję bardzo.
Proszę Państwa, może 3 kroki do przodu i 30 sekund dla fotoreporterów. Zapraszam Państwa. Mam nadzieję, że w trakcie wykonywania fotografii myśleli Państwo o czymś bardzo przyjemnym, bo to się uwidacznia na twarzy. Wielkie brawa jeszcze raz. Dziękujemy bardzo. Drodzy Państwo, pora odczytać kolejną część protokołu i dowiedzieć się, kto otrzymał wyróżnienia i nagrody w grupie orkiestr działających przy domach kultury i stowarzyszeniach społeczno-kulturalnych oraz orkiestr zakładowych. I tak mamy tutaj dwa równorzędne wyróżnienia drugiego stopnia oraz nagrody finansowe po 900 zł, które przypadają Orkiestrze Dętej Echo Podhala z Limanowej oraz Miejskiej Orkiestrze Dętej z Nowego Targu. Jury przyznało też 5 równorzędnych wyróżnień pierwszego stopnia oraz nagrody finansowe w wysokości po 1100 zł. Otrzymują je Miejska Orkiestra Dęta z Suchej Beskidzkiej, Orkiestra Dęta Gminy Stryszawa, Orkiestra Dęta Orzeł z Trzebuni, Orkiestra Dęta Sieprawianka i Orkiestra Dęta Koźmice. Zapraszam Państwa. Trzy równorzędne trzecie miejsca oraz nagrody finansowe w wysokości po 1600 zł przypadają Orkiestrze Dętej Podstolice, Orkiestrze Dętej z Mystkowa oraz reprezentacyjnej Orkiestrze Tempo z Iwanowic. Drugie miejsce oraz nagroda finansowa w wysokości 2100 zł wędruje do Wielkiej Orkiestry Młodych Muzyków gminy Oświęcim. W tej kategorii przyznajemy Puchar Dyrektora Małopolskiego Centrum Kultury Sokół w Nowym Sączu oraz nagrodę finansową w wysokości 2600 zł. Pani dyrektor Liliana Olech już dzierży dzielnie puchar, a ja zapraszam laureata Orkiestrę Dętą Zator. Człowiek, który ujmie batutę w drugiej części koncertu. I tradycyjnie, bardzo proszę, 3 kroki w przód. Miły wyraz twarzy, tylko przyjemne skojarzenia i fotoreporterzy pracują.
proszę Państwa, nagrody nagrodami, ale największa nagroda to brawa publiczności. Poznamy teraz laureatów w grupie orkiestr parafialnych. I tak wyróżnienie drugiego stopnia, nagrodę finansową w wysokości 900 zł oraz bon o wartości 500 zł na usługę serwisową naprawy instrumentów od firmy Bartes z Nowego Sącza otrzymuje Orkiestra Dęta z Jaworznej. Wyróżnienie pierwszego stopnia, nagrodę finansową w wysokości 1100 zł oraz taki sam bon na naprawę instrumentów od firmy Bartes otrzymuje Orkiestra Dęta Łaprzeniżne. Teraz panowie, ja trochę podyryguję, dobrze? Proszę oskrzydlić obie panie ładnie. I zdjęcie. No wziąć do środka po prostu. Oskrzydlić, nie oskrzydlić. I pamiątkowe fotografie. Dziękujemy serdecznie. Jeszcze raz gratulacje. Poznamy teraz wyróżnionych i nagrodzonych w grupie Big Bandów i orkiestr rozrywkowych. I tutaj trzy równorzędne wyróżnienia drugiego stopnia oraz nagrody finansowe w wysokości po 900 zł otrzymują Młodzieżowa Orkiestra Rozrywkowa z Zalasowej, Little Big Band Świątniki Górne i Makowska Orkiestra Rozrywkowa. Wyróżnienie pierwszego stopnia oraz nagrodę finansową w wysokości 1100 zł otrzymuje Big Band z Rzepiennika Strzyżewskiego. W tej kategorii przyznajemy Puchar Prezydenta Miasta Nowego Sącza Ludomira Hanzla. Dlatego teraz zapraszam serdecznie na scenę panią prezydent Magdalenę Majkę, która w jego imieniu wręczy Puchar Prezydenta Miasta Nowego Sącza za pierwsze miejsce w kategorii grupy Big Bandów i orkiestr rozrywkowych. A puchar ten wraz z nagrodą w wysokości 2600 zł powędruje do Big Bandu Dobczyce. Pani prezydent, zapraszam. Szanowni Państwo, w imieniu pana prezydenta Ludomira Hanzla i oczywiście również w swoim imieniu, przede wszystkim ogromne podziękowania i gratulacje dla wszystkich orkiestr, które dzisiaj wystąpiły, które wzięły udział w festiwalu. Myślę, że te słowa, które zawsze kojarzą się z orkiestrami dętymi, słowa z nieśmiertelnego szlagieru o orkiestrach dętych Haliny Kunickiej, jest w orkiestrach dętych jakaś siła, że tą siłę czujemy i dziękuję wszystkim orkiestrom dętym, że ta siła w Nowym Sączu była odczuwalna, ale z tego miejsca również ogromne podziękowania dla pana dyrektora Antoniego Malczaka
i całego zespołu Sokoła za to, że w tym bardzo, bardzo szerokim spektrum działań, jakim możemy się cieszyć w Nowym Sączu dzięki Sokołowi, jest oczywiście również miejsce dla orkiestr dętych. Bardzo serdecznie Państwu dziękuję. Tradycyjnie proszę Państwa o ustawienie się do zdjęcia. Pani dyrektor, pani przewodnicząca, zapraszamy serdecznie. Tak, teraz wy panów oskrzydlicie albo uskrzydlicie. No, uśmiechy są stosowne. Gratulujemy serdecznie i dziękujemy Państwu bardzo. Tak stopniujemy napięcie przed Grand Prix. No i jeszcze zanim dowiemy się, kto otrzyma Grand Prix, to dowiemy się, jakie nagrody specjalne zostały przyznane. Będę teraz zapraszać wszystkich laureatów nagród specjalnych oraz wręczających i bardzo proszę o pozostawanie wszystkich osób wymienionych na scenie. Najpierw poproszę człowieka, który wszystko wie o prezencji w marszu i przyznaje swoją własną nagrodę rzeczową za najlepszą właśnie prezencję i grę w marszu. Jest to oczywiście nasz przyjaciel, kapitan Stefan Żuk. Pani kapitanie, zapraszam. Wielu chłopców marzy o tym, żeby zostać strażakiem, inni policjantem, jeszcze inni żołnierzem, ale każdy chciałby dzierżyć buławę. Dzięki kapitanowi Stefanowi Żukowi ktoś dzisiaj tę buławę otrzyma. A będzie to Orkiestra Dęta Grobla. Proszę Państwa, proszę teraz na scenę pana Łukasza Włodarczyka, fundatora następnej nagrody rzeczowej. Zapraszam serdecznie. A będzie to nagroda za najlepsze wykonanie marsza na estradzie. Jest to trąbka ufundowana przez firmę Puzonik, sklep muzyczny właśnie pana Łukasza Włodarczyka z Myślenic. Pan Łukasz jest z nami, a ja zapraszam laureata. Znowu. Laureat, który pojawi się jeszcze tutaj na tej scenie w roli muzycznej, Orkiestra Dęta Zator. Za wykonanie marsza Zapora Edwarda Miazgowskiego. Teraz będzie nagroda za wdzięk i grację, proszę Państwa. Nagroda finansowa w wysokości 500 zł za przemarsz i układy taneczne dla mażoretek Queen Step Orkiestry Dętej Ochotniczej Straży Pożarnej z Polanki Wielkiej. Mamy też wyróżnienia specjalne w postaci dyplomu i słodkich upominków dla Kamilii Komorek z Orkiestry Dętej OSP w Krościenku nad Dunajcem za solo na trąbce do utworu Dzwon bije z gór Leona Landowskiego. Podobnie osłodzimy życie Adamowi Koconiowi, trębaczowi parafialnej orkiestry dętej z Jaworzna. Cię
Czekamy, czy to jest pierwszy taki sukces Adama, czy już ma napęczki tego. W każdym razie brawa. Zapraszam także Aleksandrę Talagę, werblistkę orkiestry Dętej Grobla. Zapraszam bliżej tutaj przodu sceny. Proszę o miły wyraz twarzy, jak zwykle, do zdjęcia. Panie kapelmistrzu, buława w górę. Tak jest. Dziękujemy bardzo. Gratulacje dla Państwa. Drodzy Państwo, jeśli Grand Prix 42. Festiwalu Orkiestr Dętych Echo Trombity 2019 w Nowym Sączu, to tak jak zawsze, każdego roku Puchar Marszałka Województwa Małopolskiego, tym razem Puchar Marszałka Województwa Małopolskiego Witolda Kozłowskiego, który wręczy pani radna Marta Mordarska, wiceprzewodnicząca Komisji Kultury, wraz z nagrodą finansową w wysokości 3,5 tysiąca złotych. A laureatem Grand Prix Echa Trombity została Orkiestra Dęta Grobla. Orkiestry w trakcie, kiedy to zdjęcie będzie wykonywane, proszę o hejno. Kurtyna się zamknie. Tam będą się działy czary, które tutaj Państwa muzycznie zaczarują w drugiej części. Ale teraz jest pora na słowo pani przewodniczącej Marty Mordarskiej w imieniu województwa małopolskiego o tej potędze, która po całej Małopolsce się rozlewa i było widać, że chyba z każdego zakątka Małopolski byli dzisiaj tutaj wyróżnieni i nagrodzeni. Zapraszam. Wielce Szanowni Państwo, to wielki zaszczyt i wielka przyjemność, i wielka radość być tutaj dzisiaj na tym już 42. przeglądzie, jak powiedzieli poprzednicy. Myślę, że to przegląd niezwykły. Ja nie jestem tutaj pierwszy raz, chociaż pierwszy raz w charakterze pewnie osoby, która była przed chwilą na scenie i miała przyjemność wręczać nagrody. Także miałam okazję już słyszeć kilka lat temu, kiedy przychodziłam jeszcze jako radna poprzedni, czy dwóch kadencji wstecz, tutaj na to wydarzenie. Bardzo serdecznie gratuluję wszystkim, którzy zdecydowali się do tegorocznej edycji tego przeglądu przystąpić, bo przecież podjąć taką decyzję i też stanąć tutaj, ubiegać się o laury, o zwycięstwo, już jest przekroczeniem takiej granicy gotowości pokazywania tego wszystkiego, co dzieje się
w tych małych społecznościach lokalnych, z których Państwo z całej Małopolski, jako nasi goście bardzo mile widziani dzisiaj tutaj w Nowym Sączu jesteście. Serdeczne gratulacje dla wszystkich wyróżnionych, dla wszystkich laureatów trzecich, drugich, pierwszych miejsc. No i szczególne gratulacje dla laureata Grand Prix w imieniu pana marszałka Witolda Kozłowskiego, w imieniu Komisji Kultury, w której mam też przyjemność pracować, w imieniu Zarządu Województwa pani Anny Pieczarki, która sprawuje nadzór nad realizacją zadań w obszarze kultury. Tak przez moment sobie pomyślałam, że jak ma się takie no, wspaniałe solistki i tyle młodych ludzi pod swoją batutą, no to pewnie łatwo jest bardzo o taki niezwykły efekt, jaki mieliśmy okazję na tej scenie oglądać. Ja chciałam też bardzo serdecznie podziękować jury, wszystkim Państwu pracującym, oceniającym, dostrzegającym te wszystkie talenty i pewnie zachęcającym do dalszej pracy nad jeszcze pewnie większymi efektami artystycznymi w przyszłości. No i chciałam też powiedzieć, że mam szczególną nagrodę dla laureatów Grand Prix. To jest lekcja samorządowa, bo tylu młodych ludzi w naszym samorządzie województwa, połączona też z wizytą w jednej z instytucji kultury wybraną, także myślę, że to będzie taka dodatkowa nagroda. Bardzo dziękuję również organizatorom, Małopolskiemu Centrum Kultury Sokół, które od tylu lat, bardzo dziękuję panie dyrektorze, bardzo dziękuję pani dyrektor za to, że od tylu lat tutaj, w tym miejscu mogą się prezentować orkiestry z całej Małopolski. Myślę, że to jest piękny moment, taki jak dzisiaj, gdzie my już oceniamy, czy patrzymy, podziwiamy ten ostatni moment i ostatni efekt, ale przecież to jest praca wykonywana przez wiele miesięcy, żeby do takiego wydarzenia jak dzisiaj mogło dojść. No i tak sobie pomyślałam, jak pan członek zarządu, pan Edward Ciągło mówił o tych pieniądzach i o tym pukaniu. No, tak się nawet zastanawiałam, czemu te nagrody są 900 zł, 1100 zł. No ja myślę, że przy tym budżecie Sokoła sporo, ponad 10 milionów, coś tam jeszcze dołożymy, żeby je wyrównać na przyszły rok, żeby były trochę wyższe. Pewnie damy radę, a jak pan starosta dorzuci, to będzie jeszcze lepiej. Wszystkiego dobrego, dziękuję bardzo. Dziękujemy serdecznie. Mili Państwo, no, pani dyrektor Olech jeszcze jest proszona, pozostanie na scenie, bo jeszcze miłe obowiązki tutaj czekają, bo zastanawialiśmy się tak wspólnie, czy da się zrobić zdjęcie muzyce. Może muzyce nie, ale muzykom tak. I dlatego przy tegorocznym festiwalu Orkiestr Dętych Echo Trombity ogłosiliśmy konkurs fotograficzny Echo Trombity, którego głównym celem była artystyczna interpretacja ruchu muzycznego Orkiestry Dętych poprzez jego ciekawą, twórczą i oryginalną prezentację. Zadaniem uczestników tego konkursu było wykonanie jednego ujęcia fotograficznego, które zaprezentuje festiwal Echo Trombity. Ja teraz razem z panią dyrektor zapraszam na scenę uczestników tego konkursu, którzy weszli do finału. Kamil Bańkowski, Krzysztof Czernecki, Andrzej Gulewicz, Patrycja Guzik, Małgorzata Kareńska, Katarzyna Maj, Maria Strzesak i Małgorzata Szatan. Zapraszam. Teraz się dowiemy, co zdecydowali jurorzy, a komisja w składzie Joanna Raczek-Baran, Marek Harbaczewski i Kinga Ptak dnia 19 sierpnia dokonała oceny nadesłanych prac i postanowiła przyznać następujące miejsca i wyróżnienia honorowane nagrodami pieniężnymi oraz dyplomami. Wyróżnienie i nagrodę pieniężną w wysokości po 300 zł za każdą nagrodzoną pracę otrzymują Kamil Bańkowski z Nowego Sącza za pracę Nuty.
Patrycja Guzik z Siemiechowa za pracę Drugie oblicze. I Maria Strzesak ze Zbylitowskiej Góry za pracę Repetycja. Drugie miejsce i nagrodę pieniężną w wysokości 500 zł otrzymuje Małgorzata Kareńska z Krynicy Zdroju za pracę Majoretki. Pierwsze miejsce i nagrodę pieniężną w wysokości 600 zł otrzymuje Krzysztof Czernecki z Nowego Sącza za pracę Reflekt. A do Andrzeja Gulewicza, Katarzyny Maj i Małgorzaty Szatan wędrują pamiątkowe dyplomy i podziękowanie za udział. Gdyby ktoś z Państwa chciał te fotografie obejrzeć, to na górze przed salą Sichrawy w kuluarach można popatrzeć, jak ci ludzie ujęli jedną fotografią ruch Orkiestr Dętych Małopolskich przy okazji naszego festiwalu. Jeszcze raz brawa dla nich i gratulacje. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy Państwu. Dziękuję Pani Dyrektor za wręczenie nagród. Obyczajem Festiwalu Orkiestr Dętych Echot Bity jest nagradzanie dwóch orkiestr występem podczas tego finałowego koncertu, pełnego dobrych wzruszeń, jak sądzę, bo rozdawanie nagród jest zapewne dla nas tak samo miłe, co najmniej tak samo miłe, jak dla Państwa ich odbieranie. I za chwilę, kiedy rozsunie się kurtyna, ukaże się Państwa oczom Orkiestra Dęta Zator. Orkiestra powstała w 2001 roku i działa przy Regionalnym Ośrodku Kultury Doliny Karpia w Zatorze. Od roku prowadzi ją Łukasz Jabcoń, a zespół, jak każda orkiestra dęta, aktywnie uczestniczy w społeczno-kulturalnym życiu swojego miasta i swojej gminy i stale pozyskuje nowych adeptów. Wielu z nich, bardzo młodych, dzisiaj się zaprezentuje nawet w solówkach. Swoją muzyką zespół uświetnia uroczystości lokalne, święta państwowe, a dzięki ciężkiej pracy muzyków grupa może pochwalić się kilkoma tegorocznymi znamienitymi osiągnięciami. I tak, podczas 10. Powiatowego Przeglądu Orkiestr Dętych o Puchar Wójta Gminy Polanka Wielka zespół otrzymał drugie miejsce. Pierwsze miejsce podczas 16. Międzynarodowego Festiwalu Orkiestr Dętych Złota Trąbka oraz nagroda dla najlepszego kapelmistrza konkursu estradowego Łukasza Jabconia i pierwsze miejsce w finale naszego Festiwalu Orkiestr Dętych Echo Trąbity w Nowym Sączu. Łukasz Jabcoń to dyrygent, muzyk i nauczyciel. Swoją przygodę z muzyką rozpoczął w wieku 9 lat od nauki gry na instrumentach klawiszowych. Jako nastolatek trafił do Zatorskiej Orkiestry Dętej, rozpoczynając naukę gry na waltorni i na tym instrumencie ukończył pierwszy i drugi stopień szkoły muzycznej. Następnie podjął naukę na Uniwersytecie Śląskim, gdzie studiował prowadzenie zespołów wokalno-instrumentalnych. Obecnie pracuje jako nauczyciel i muzyk oraz prowadzi ognisko muzyczne. Członkiem Orkiestry Dętej Zator jest od 2001 roku, a więc zna doskonale wszystkie kolejne pokolenia przychodzących do orkiestry młodych muzyków. Mili Państwo, zaczniemy ten koncert utworem z muzyką Morrisa White'a In the Storm.
opowiadałam, nasz kapelmistrz zaczynał swoją przygodę z muzyką od instrumentów klawiszowych, że potrafi na nich grać, za chwilę Państwu udowodni, a my posłuchamy teraz melodii, która silnie kojarzy się z epoką swingu i big bandów. Powstała w 1936 roku, a największą popularność uzyskała w słynnym wykonaniu składu Benny'ego Goodmana, który zagrał na niej solo na klarnecie. No i dzisiaj po takim pierwowzorze wielką odpowiedzialność bierze na siebie Radosław Matyja, który właśnie tę solówkę dzisiaj zagra. Ośmielcie ich Państwo brawami. Sing, sing, sing!
orkiestra zmierzy się z repertuarem słynnej grupy Queen i usłyszymy jedyny utwór z repertuaru tej grupy, w którym wokalista Freddie Mercury na koncertach grywał na gitarze. Na żywo ten utwór wykonywany był dosyć często i podobno kiedy John Lennon, który przeżywał niemoc twórczą, usłyszał tę piosenkę, postanowił znów zacząć nagrywać. Utwór zespołu Queen napisany został przez wokalistę grupy Freddiego Mercury'ego, który opowiadał, że stworzył tę piosenkę w wannie. I podobno w tym czasie postawił sobie pianino koło łóżka, bo powszechnie było wiadomo jego przyjaciołom, że skrobie teksty w środku nocy, nie zapalając nawet światła, i przygrywa sobie melodyjki, które przychodziły mu do głowy, a co jedna melodyjka to przebój. Dzisiaj z tym trudnym repertuarem muzycznie zmierzy się nasza orkiestra, a wokalnie wykona go Katarzyna Jabłoń. Państwo, witam serdecznie. Katarzyna Jabłoń opowiedziała nam o tym szalonym drobiazgu nazywanym miłością, a teraz orkiestra zabierze nas na wakacje.
na wakacje nie byle jakie, bo do Rio. Znajdziemy się w takim kolorowym świecie, pełnym papug, kwiatów i drinków z palemką. Mam nadzieję, że Państwa to świetnie zrelaksuje na początku jesieni. I dobra wiadomość jest taka, że w tej podróży nie grozi nam żadne rozczarowanie wywołane na przykład bankructwem jakiegoś biura turystycznego. Nie ma takiej możliwości. A zaraz potem w bluesowym klimacie udamy się do świata przez niektórych bardzo, bardzo kochanego i uwielbianego, bo przeniesiemy się do świata słynnego, kultowego filmu muzycznego The Blues Brothers. Thank you.
Przedstawić tutaj pewną szczególną osobę, która w tym utworze Wakacje w Rio miała swoją rolę. W jego drinku z palemką będzie wyłącznie sok pomarańczowy, ponieważ nazywa się Szymon Kubiela, ma dopiero 10 lat, ale świetnie grał na perkusji w tym utworze. Szymon, pokaż się.
dobiega końca nasz koncert pełen emocji. Mam nadzieję, że dla Państwa były to również różnorodne emocje muzyczne. Dwa różne style, bardzo wiele utworów muzycznych o rozmaitych odcieniach dały nam dzisiaj przyjemność posłuchać nasze orkiestry, a na zakończenie koncertu znajdziemy się w muzycznym klimacie Nowego Orleanu. Solo na trąbkach wykonają Grzegorz Bizukojć, Marcin Makoś, Wojciech Stańczak i Kamil Zajda. Utwór nosi tytuł Java, a gra dla Państwa pod batutą Łukasza Jabconia, Orkiestra Dęta Zator. Marzyłam, żeby znaleźć się choć raz w życiu w Nowym Orleanie. Nie udało się mi to jeszcze, ale dzisiaj, kochani, dzięki Wam poczułam się tak, jakbym tam była. Wielkie brawa dla nich jeszcze raz. Goście Małopolskiego Centrum Kultury Sokół. Na koniec chciałabym wszystkim podziękować za wspólnie spędzony czas. Zaprosić Państwa, mam nadzieję, za rok na rozstrzygnięcie 43. Festiwalu Echo Trombity i mam nadzieję, że ten wieczór za rok będzie jeszcze przyjemniejszy niż dzisiejszy. A wszystkich laureatów i gości zapraszam serdecznie już za moment do sali Sichrawy Małopolskiego Centrum Kultury Sokół. Mam nadzieję, że strzępki melodii oraz dobrych emocji, które dzisiaj tutaj się rozgrywały, będą Państwu towarzyszyć przez resztę weekendu. Dziękujemy serdecznie. Do zobaczenia.